Yo, yo, JJB z tej strony i wracamy sobie do naszej ukochanej gierki, czyli Tomb Raider. Gdzie ja muszę iść tam? Lecimy aktualnie do bazy badawczej Endurance, z tego co mi się wydaje. Jeżeli się nie pierdyknąłem w nazwie. Gdzie jest ten sznurek? O Jezu, nie dosięgnę do niego. Gdzie mam iść? Tam. No dobra. To idę. I tak, bo nasza czarna przyjaciółka chce odpalić łódź i stąd spierniczać. A my chcemy dowiedzieć się, o co do jasnej, ciasnej chodzi na wyspie. Więc się dowiadujemy, idąc do jakiejś tam stacji badawczej, no. Po prostu, no. Co ja będę obijać bawełnę, jak ja nie za dużo wiem. Za dużo wiem, bo się wszystkiego dowiemy w praniu. Jakaś kozacka winda. O Jezu. O bracie w krawacie, nie chciałbym tym jechać. Dlatego się wespniemy. Where now? Here? Oh, here. God damn. Co teraz? Aha, tutaj. Dobra, myślałem, że tam jakoś trzeba wskoczyć, ale dobra. Gdzie są jakieś bad guysi, bym kogoś pozabijał. Bo tu jest światło, tu są strzały. Dobra, zaraz ktoś będzie. Ktoś tak czuje, że tu już jest ta stacja badawcza? Nie, ona jest tam. A tu co? Jest takie fajne wejście. A tam się złapie? O lera, gra nie pomaga. Gra mi nie chce ułatwić. No i dobra. Lecimy ten. Ej, ciekawe czy w real life też to by tak działało. Taka tyrolka, taka wciągarka na lince. No było fajne. Sędziowym. O! Tego bym z chęcią nie zrobił, ale z chęcią bym sobie pojeździł na takiej rolce. To jest fajne. Chyba lepsze by było... Co, jeszcze raz na górę? A nie, jest to na górze. Chyba lepsze by było takie wchodzenie po lince niż swobodne spadanie. Swobodne spadanie to takie dziwne uczucie jak na huśtawce jest, nie? Jak już się huśtacie, huśtacie i nagle robicie luz. Nic nie robicie dalej na huśtawce, jest takie uczucie, jakby wam w żołądku się przewracało żarcie, nie? W głowie też tam mózg lata jak ta lala, bo pustka, nie? 3 minuty dopiero, patrz jak ten czas szybko leci. Idziemy sobie. Okej, okay, teraz tam. Ale jestem spostrzegawczy. Kurde, ale powiem szczerze, takie przejścia tylko czas zabierają, bo każdy takie coś przejdzie, a kurde, na długo trwa strasznie. Okej, okay, teraz się będziemy musieli pobawić troszeczkę. Z naszym kozackim łukiem. Mogę od razu to przyciągnąć? O! Ale czemu ona spada? Ale dziwna muzyczka. Kurwa! To diaska! Cholerson jasny, no. To lecę. O, halo. Z
Spadam stąd. Ło. Buja się tam, nie spadł. A nie, dobra, spadło. A spadło? Tak, spadło. Niżej muszę zejść, serio? Dobra, niech ci będzie, Laro. Amunicja. Okej. Tak, próbuję orientacyjnie zobaczyć, ile nam jeszcze zostało. Ale zobaczymy. O, skrzynka. Co my tu kurwa robimy? W tym grobowcu jest pieprzony Oni. Uspokój się. Dostaliśmy rozkaz. Nikt nie może wejść ani wyjść. Zabiją każdego, kto się tam pojawi. Słuchałeś tych z OMS? Tak. Powiedzieli, że jacyś kolesie poszli tam szukać łuków i już nie wrócili. Robią ci wodę z mózgu, bracie. Te dupki uwielbiają zmyślać. Nie wiesz, w to co ci gadają. Czy da się wejść tędy? Ozak. No dobra. Gdzie on spadł? No cholera jasna. Lara mu tam siurgnęła głową gdzie nie gdzie. Pyk, pyk, ram, pam, pam. O, przez tekstury tam widziałem, przeniknęło. Pewnie ktoś spostrzegawczy też to zauważył. Last. No co, idź. O. Tylko nie spadnij, Laro. Dobrze, tak cię uczyłem. Ktoś tam łazi chyba w środku. Kamienie wyparowały. Nic nie ma do zbierania i to mnie cieszy. Tam byliśmy. Pali się tam? Nie, nie pali się. Zatopione jest wszystko. Odkryj starożytny grobowiec. I my tu byliśmy? Nie wiem, ale będziemy musieli chyba tędy wrócić, tak mi się coś zdaje. No dobra, może nie tak to mieliśmy zrobić, ale... ale jesteśmy. Klas. Nie mogliśmy tędy przejść? No nie, nie mogliśmy. No dobra. Ja chcę do skrzynki. Ale nie mogę. Łuk może przenikać przez ścianę, a ja nie mogę, no. Skandal. Okej, to nie jest drabina. Droga w jedną stronę, niech będzie. Mogę. Ale to mogę. Last. Dobra, otwieramy ognisko.
Jeśli mam się dostać do komnaty rytualnej w klasztorze, musimy naprawić ten kuter. Nie wiem, jak przekonać pozostałych, żeby kierować się w głąb wyspy, a nie uciec z niej, ale muszę znaleźć jakiś sposób. Najtrudniej będzie z Reyes. Chcę wrócić do swojej córki i rozpacza z powodu Rota. Łuk sportowy. Wybuchowe strzały? Wow. Strzały przebijające bym kupił. Te wybuchowe to olać. A cholera mi wybuchowe rzeczy w cichej broni. No da się to otworzyć? Taka rączka tutaj? Nie da się. Oj nie, bo wracamy. Idziemy w tę stronę. Zwłoki, pyk. Teraz tu. Zwłoki, pyk. O, dziwne dźwięki. Grobowiec musi być na niższym poziomie. Kurna, wyłącz mnie to światło. Coś się z dupcy, nie? No pronto, morda. Winda się zacięła. Chyba ty chciałaś windą jechać, naprawdę? Siedzimy tam na dół. Muszę się przedostać. A gdzie jest tam? No tam. No dobra. Jak ty chcesz się tam przedostać? A. Klas, 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 niczym w DBDU. O. O, wygląda na to, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. No, no. Otworzymy sobie do powrotu. A tam coś jeszcze jest? A, coś jest. Okej. Okay. Aby podnieść. Aha, maksymalne. Tu mamy książeczkę. Pyk. Aha. To jest. O co chodzi? Nie wiem. Muszę jeszcze odblokować resztę elementów. Aha. Jeszcze wyżej, dobra. Czaję bazę. Ale dobra, wrócimy se. O! Wiecie. Dobra, jak będziemy wracać, sobie zbierzemy to na luzaczku. Odpal to, ziomek. I teraz schodzimy na sam dół. Jeśli dobrze rozumiem. Jeśli dobrze rozumiem. To jak tę skrzynkę wziąć? Czego to ja nie rozumiem? Dobra. Trzeba poluzować jeszcze trzy, a winda spadnie. Co ty gadasz? Jeszcze wyżej? Nie ma nic wyżej. Aha, że te trzy. Dobra. Luźna guma. O.
Jeden. A tam jak? Nijak. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. No musisz, ziombel, musisz. Ale ani ty, ani ja nie wiemy jak. To jest kolejny z tych zacnych momentów. Wow, wow, wow. Nie gliczujemy świata, ziombel. Dobra, ale... Jak ja tam się mam dostać? Gdzie to spadło, ty? Tu wisiało, aha. Muszę jeszcze odblokować resztę elementów. Serio? Mogę to niżej teraz zrzucić? Ten cały dźwig? Windę? No niby mogę, ale to mi niezbyt pomaga. Tu mam jedno, a tam to jak otworzyć? Dobra, jeszcze jeden i winda się ruszy. No ten jeden to jest tam chyba, nie? Kurde, ale dźwięki okropne. Mają być straszne czy co, a są okropne? Dobra, ale jak tam wejść? Tam mamy jakieś te dziadostwo. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. Kę, kę, kę. Interesting. Really interesting. Let's have a look. Luke Skywalker. Tu jest jakieś szajstwo drewniane. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. Dobra, spróbujmy tę windę sprowadzić tutaj niżej. Jeszcze niżej. I co? I stąd jakoś może... Gańca? Dobra, teraz tu sobie weźmiemy to do góry. I ten, tak jest... Szmeges Bajera. Weźmiemy windę do góry i wejdziemy, spróbujemy wejść do windy i przejść tamtą dziurwą. Zara, gdzie ja jestem? Boże, pogubiłem się już. Tak jest, tak jest, śmiech jest. Lecisz, Lara. Strasznie dziwnie biegasz, ale no niestety musimy ci to wybaczyć. Dawaj, dawaj, odpalaj, bo ja tam muszę zeskoczyć. Łopsa, lala.
Opsa lala. Strzelba. Plast. Chyba ta, chyba coś jebło. Też tak słyszałem. Dobra, lecimy dalej. Last, last, last. Dwa. Jesteśmy na naszym piętrze. I jeden. Aha, tędy nie przejdziemy. To hops. Last. Nie, nie, nikogo nie ma. Piep, chlast, chlast. Nie ma takiego życia bez mojej zgody. Zbieramy śmiecie, bo w takiej szafce znalazłem ostatnią rzecz. Chlast, chlast. Na co komu kluczek ma się czekan? Lecimy dalej. Osiór tu będzie, czy coś. Jakieś samuraje. Jackie. Te postacie. Wojownicy. Byli w grobowcu Himiko. Bronili jej. To ta Himiko? A tu ma jeszcze te mięśnie. No ona chyba tyle nie żyje. Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. A nie, to generał. No to. Może niedawno mu się zmarło. Dlaczego? Piękny. Pęknięty, a nie piękny. Ciągle ostry. Nie mów, że go wzięła w kieszeń, no. Kurna, wszystko zajął mnie. Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w tkwiącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Nie, jak zrób to sama, tak jak wszystko inne. Proste. O, Jesus Christ. Kurna, wiedziałem, że coś nie tak. O Jezu. O. Dźwięk wchodzących mrówek. Gdzie oni są? Dalej, gawron, dalej, gawron.
Ciomek, dostałeś palącą strzałą. Kurna, znowu spadłem. O, strzały. Wezmę. Myślałem, że ktoś tu idzie. Boże, Jot, weź traf niego. On nic nie robi. O. Dobra, wsią ucichło. Więc mogę z ich ciał pozabierać, co im dałem. No, hallo. Wchodzimy tam. Boże, jak ja uwielbiam dźwięk przeładowywania broni. Tak, szczególnie łuku. Spoko, nie musi się zwalniać czasu, wiem co zrobić. A i to nie jest ta nasza skałka, którą widzieliśmy tam przy wyjściu z tego bunkra? No nie wiem. Zobaczymy jak wyjdziemy. Aha, my w głąb wchodzimy, tak? Zobaczymy. Takie jaskinie to mi się pokażą takie klimaty jak w pierwszej misji? Gdzie ty jesteś, do diabła? Chyba w pierwszej misji. Co się dzieje? Atakują nas! Pomocy! Cholera! W pierwszej misji Asasyna jedynki. A muszę do nich wracać. Takie te. Tak mi się kojarzą takie rzeczy. Co? Gdzie my mamy wracać? Czy się to przedziała? O, czegoś nie podniosłem. O Boż, znowu tutaj. No też coś tam podniosłem. Znowu tędy? Cholera jasna. Kurna, znowu? Koniec z wami, goście. Chciałem go zrzucić, jak ona go tylko położyła. Dobra, nie będziemy ich zbierać. Idziemy do tych wariatów. To sobie nie poradzą. Ewidentnie sobie nie radzą. No to nie widzę żadnych strzałów. No dobra, coś widzę. To Lara jedzie na czekanie, to się wycofują. Czemu jest taka muzyka? Gratulacje. No. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Gdzie reszta? O. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kuter jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. Słuchaj,
Cokolwiek się tu dzieje. Rod to był ten dziadek? Ale on nie próbował uciekać. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. Chyba, że ten generał. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Na zaufanie trzeba zasłużyć, słodziutka. Spuśćmy kuter na wodę. Dobra, ziomki, słuchajcie. Mamy już 13 minutes of recording, so dokończymy to in the next odcinek. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcineczku z Tomb Raidera. Dokładnie. Dziękuję. Yo, yo.